No tak jak Państwo księdza Maja pamiętacie, ksiądz Maj to jest historia z zakrystii. Ksiądz Maj to jest byłam panienką. Święty człowiek, no co tam dużo mówić, no. No bo szkoła w Zaroszowie jego imię ma teraz. Tak. Taki ksiądz, który pochodzi z Rzeczycy księżej, tam gdzie ksiądz ma miejscowość, to samo magisterium napisał. Biskup kazał mu książkę z tego zrobić i zrobił. Miał kazania w Bychawie. No nawet Zaroszowie się rozejrzy, czy mi nie została jakaś jeszcze. Ksiądz Maj pochodził z Rzeczycy. No dlatego tamten się czuł związany z nimi i tą książkę napisał. No tak jak każdy człowiek, no nieraz był i zdenerwowany, ale on tego nie chciał okazywać, ale to było widać po jego twarzy już, jak jest zły. Rzadko to, bardzo rzadko bywało, ale to był człowiek dusza. No pamiętam, jak chodziliśmy po kolędzie, ja tam co roku przeważnie z nim chodziłem po Bychawie. No i tam niedaleko kościoła mieszkała taka pani, która w ogóle do kościoła nie chodziła, pomimo że blisko. Z księdzem jak najbardziej rozmawiali, no i ksiądz kiedyś do niej mówi właśnie. Przyjemnie tak była taka rozmowa, bo miała jakiegoś w konkubinacie mieszkali. Mówi ksiądz Maj, mówi, przyjdźcie, wujka, to wam udzielę ślubu. Ja nie mam pieniędzy na ślub. Nie trzeba, mówi, przyjdziesz, to ja ci jeszcze dam na prezent ślubny parę złotych. No to już to samo to świadczyło. Bardzo uwielbiał dzieci, no dzieci to do niego lgnęły, no ale to był naprawdę, tak jak mówię, to był dusza człowiek. Kiedy było tak, że kiedyś byłem, zabrał mnie, chyba za dobre zachowanie, czy za pracowitość, nie wiem, do Zakopanego. Jedyny raz na Kasprowym Wierchu, co byłem, to byłem z nim, kolejką linową, a raz nad morzem byliśmy. No i tak jak brewiarz, ksiądz odmawia co dzień, prawda, to dawał mi brewiarz. Ja czytałem, a on mi tłumaczył. No, tak na spacerze tak chodziliśmy. No, także no, ja nie mogę nic innego powiedzieć, jak to był. Chyba jedyny ksiądz, który był wzorem dla innych, no. Zmotoryzowany zawsze był. Jak nie Komara, to Simpsonka miał motorower. Jeździł na tym przecież po wioskach. A ja... ksiądz Maj to sporadycznie jeździł, a przeważnie to ja, no bo mi dawał. No, ale człowiek się przynajmniej nauczył trochę. Taki miałem przypadek, kiedyś jechałem Simpsonkiem księdza Maja. Był taki milicjant, Kania. On jeździł M-ko z wózkiem bocznym. No i, ale to był taki, chyba nawet mówiłem tutaj, cośmy się spotkali, który własnemu ojcu nawet furmanko przejechał, to mandat lepił za to, że koń był brudny. No i akurat tutaj koło kościoła, jak się jedzie od starego szpitala, ja jadę tym, on mnie wyprzedza. I na samym szczycie zatrzymał się i mnie zatrzymał. No i kartę rowerową, wtedy karta rowerowa była potrzebna na motorowery. No jeżeli nie mam tego. On wiedział dokładnie, kim ja jestem. Także tego. Masz zaprowadzić to, nie wolno ci jechać. Tak jest. To gospodyni tam całe gospodarstwo prowadziła. I też pamiętam, kogut był, który nas gonił. Kogut? A tam wszystko. A był, no, był taki wariat. Ksiądz Maj miał owczarka podhalańskiego. Dwie krowy były, prosiaków było chyba ze trzy takie te. Było kilka, ale
To wszystko, te krowy, to były wypędzane tak za stodołą w dół i tam był ogrodzony był teren, tam była i staw był takie bagniasty takie, ale dosyć duży obszar był właśnie dla krów, to było wyśmienite miejsce. A to tam, gdzie teraz park jest? Tak, tak. To było niby ogrodzone, ale tam na jabłka się chodziło. Znaczy ja tam nie musiałem przez siatkę, żeby było u nas, jak mieszkaliśmy na organistów, to tam przejście było takie. Ale była taka pani, no chyba już nie żyje, bo to już wtedy była Helena, taka wysoka, okropna taka, ale goniła. Ona guzik z tego miała, ale dla zasady. No bo to pamiętam, że tam ten placek taki był przed starą plebanią. Niedawno wycięli tego ignaka, sosna, czy to świerk był. Co na środku rósł? Ogrodzenie właściwie, tam się ogród zaczynał poza tym płotem, poza o, tym ignakiem. Tyle lat, ten potężny taki. No, no rósł przy plebanii. No, to musowo było wycinać? No, nie wiem tego. Przecież to cała historia tego. No i tam przy tych szopach, jak gdyby, które do dziś istnieją, to tam były te świnki, były tak. Kury. No i tam furmanki parkowały w niedzielę też. Tak. Tata wychodził zobaczyć, czy koń dobrze stoi, i czy się nie splątał. Taki, o teraz mi tak się skojarzyło. Była obora w kącie, było przejście, taka furtka była, a tam dalej były dwa wychodki. Takie niby publiczne. No ale tam się chodziło, no. A tutaj to były tak, obora była, później była komórka jakaś. Później był garaż, tam ksiądz Zaręba, on zrobił sobie, wtedy miał samochód. Zrobił sobie garaż. Tam są dwa. Później dalej znów był spichlerz, gdzie były te takie. Nie wiem jak to nazwać, sąsieki, nie sąsieki takie, ale to było tak elegancko zrobione i tam zawsze po omłotach ziarna sypywali. Tego było naprawdę sporo. A oprócz tego jeszcze tutaj w kierunku do bramy to była taka drewutnia, taka szopa, której już dawno nie ma. Ksiądz Maj na przykład bardzo ładnie na organach grał. Gdzieś oprócz tam, a pisał pieśni nawet, bo... W Krasnobrodzie do dziś śpiewają na odsłonięcie obrazu jego jakąś maryjną pieśń. Coś witam księdza Maja? Krasnobrodzka pani, tak. No ja byłem na poświęceniu tego obrazu w Krasnobrodzie z chłopakami, kilku nas było. Wtedy Tadek Gąbka, świętej pamięci, on organizował ten wyjazd. No i oczywiście później. Ale on jeszcze do liceum chodził, Tadek, i zainteresowały się służby bezpieczeństwa tym wyjazdem, oczywiście. To tylko tutaj między innymi był ksiądz Maj, podpisał się, ksiądz Kiełbasa i Jabłoński. O, to Jabłoński ten był na tym zdjęciu. No, no to... Barbarze Burze i Kazimierzowi Gąbce w dniu zaślubin 19 kwietnia z serca błogosławimy. A jak ja chodziłam z Kaziem i kiedyś musiał pójść zastąpić tatusia w kościele na mszy, i ja poszłam do zachrystii, żeby poczekać. Ksiądz Maj przyszedł do mnie i mówi: o, nieładnie. No. Mówi: do chłopaka się nie przyjeżdża samej. Jeżeli już, to z rodzicami. Odwrócił się i zaczął się śmiać.